Kurna, ale ciemno. Siemanko, tak jak mówiłem, wieczorem się dogram. Jest godzina 21. Krążymy z Ewelinką sobie po Fordonie na spacerku odprężającym. I jesteśmy gdzie? Jest Żabka. Tam chyba jest Odido. Tu sobie przechodzimy. Gdzie jesteśmy? Koło Marka Bloku jesteśmy. Taka niespodzianka. Już nie będę do niego dzwonił. O 21 ma małe dziecko. Córeczkę. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. No, na razie widzicie. Tak to wygląda. Żabcia. No. O. O, jak ładnie zaparkował. Spójrzcie, co tu stoi. Czy poznajecie ten kurwa samochód? Kurwa, nie widać. Nie widać, bo kurwa mnie nie widać. To jest... Oj, ciemno. To jest do kurwiaczka. Miejska. Maleczek. Dobra, lecimy. Ta. Taka rzutka dla was. Widzicie, dalej latamy sobie. To ja mówiłem, coś tam dogram na wieczór, że idę do Eweliny. Także widzicie. Bomba! No siemanko wszystkim. Przyjechaliśmy z Mareczkiem w międzyczasie między robotami na szybkie oględziny posadzki, ponieważ będzie tutaj w jednym z mieszkanek panele winylowe zakładane. Także przyjechaliśmy na oględziny posadzki. Jak tutaj to wyszło? Co tu jeszcze powiedzieć? Ponieważ będziemy tutaj remoncik przeprowadzać, także... Robota się kręci. Tak, także przyjechaliśmy zobaczyć, jak ta posadzka wygląda. Po prostu, żeby chłopaki... Sprawdzić chłopaków. Innych fachowców, czy możemy już wchodzić od poniedziałku, także... No. Wszystko się wyjaśni. Także wszystko się za chwilę wyjaśni, zobaczymy, jak to wygląda. Także idziemy zobaczyć. Być może coś nagramy, może inwestor pozwoli, także zobaczycie mieszkanko, jak wygląda. Tam też łazieneczka, szpachlowanie, kawalereczka mała, także tam dużo nie będzie też do robienia. Tylko kwestia teraz właśnie, zanim wyjdziemy, mamy po prostu rzucić okiem na posadzkę, czy już po prostu możemy wejść, czy jeszcze tam jakieś drobne chłopaki będą mieli poprawki, nie? Po prostu, żeby jaj później nie było, że coś tam, że my już zrobimy, poszpachlujemy, pomalujemy, a tu nagle posadzkę będą lać, nie? Inwestor takich rzeczy nie chce, także zobaczymy, jak to wygląda, idziemy sprawdzić. No siemanko, tak po szybkich oględzinach tamtego mieszkania rzeczywiście posadzka była do poprawki. Troszkę chłopakom za rzadkie się zrobiło. Już nawet państwo zrezygnowali, już załamali ręce, już zrezygnowali nawet, już nawet państwo zrezygnowali z składzenia paneli, już w całym mieszkaniu polecą płytki, to co lubię. Także wyrównamy sobie te na kleju. Ta powierzchnia tam, gdzie będą miały iść panele, miały iść winyle, z tego też już odeszli. Polecimy z normalnymi i tylko zależy, jaki, ile będziemy musieli do płytki się podnieść z panelem, to będzie odpowiadał podkładowi i ten, jaka grubość podkładu będzie później, bo i tak jeszcze musimy jakoś wzmocnić tą posadzkę, ponieważ zrobili za rzadkie i przy wylewaniu z miski pierwsze szło mleczko i teraz, że tak powiem, mały pokój wygląda tak, że w narożniku tak do połowy pokoju jest samo mleczko i po trzech dniach, że tak powiem, posadzka jest w dalszym ciągu, że tak powiem, wilgotna, takie wrażenie, a to nawet nie jest, że wilgoć, tylko ona jest taka gumowata, się Marek zrobiła, nie? Taka... Paznokciem idzie. Tak, idzie paznokciem normalnie dubać w niej, normalnie wbić paznokciem w posadzkę, która powinna być betonowa. Samo poziomkę po prostu tak wylali chłopaki, trochę za rzadkie im wyszło. I tak się zdarza, my też nie jesteśmy ideałami. Mi też się błędy zdarzają dość często. Jak zauważyli się na
lub słyszeliście na innym kanale. Tak. No. Wszystko źle. Wszystko źle. Ale chuj. Tak, takie życie. Dobrze, ja to mało robię. No. No. Tak żartobliwie ujmując, ale dobra. Dojechałem teraz na łazieneczkę z powrotem. Z Markiem wyskoczyliśmy na zakupy i tam na oględziny. Także tam temat dogadany, też fajną mieszkanką będziemy tam robić, także później zobaczycie, jak to mieszkanie będzie wyglądać, jak deweloperka, nie? Także zobaczycie, jak to będzie. Trzymajcie się. A teraz idę nagrać wam na łazience. Marek leci dokończyć swoje tam swoje sprawy dokończyć. Także za chwilę się wam nagram jeszcze na łazience, co tam dzisiaj poczyniłem i ile spraw jeszcze w międzyczasie załatwiłem, jeszcze zakupy, jeszcze to i jeszcze rano, jeszcze rano byliśmy tam, a czas leci i terminy lecą, także uciekam. Normalnie oszaleję, powiem wam, że teraz od klientów wychodzę. Od klientów wychodzę z łazienki, idę do Marka na mieszkanie, bo to dosłownie jest dwie ulice dalej. I zapomniałem nagrać, także nagrywam jutro. Także lecę dalej na robotę. Taka wrzuteczka dla was ode mnie. Także na luzie. Siemaneczko, dotarłem do Marka, tak jak mówiłem, że zapierdzielam do Marka. Wspomóc go w działaniach, także ja już kibelek zamocowałem, także widzicie, tutaj już wisi, musimy jechać na inne mieszkanie, bo tam przyszedł kurier z obrazem. Się śmialiśmy, że będą nasze facjaty, chyba tak zrobimy, bo nie chce nam się jechać, zresztą czasu nie mamy. Także kibelek mi został tylko góra do silikonowania. Także kibelek zakończony. Co tu mamy? Łazieneczka, szafki wiszą. Tak to wygląda, moi kochani. Szafeczki wiszą, także Marek jeszcze jutro z rana przy sobocie sobie szafeczki zrobimy. Tak to wygląda, lecimy listwy. Także Marek już leci z listwami, jak widzicie. Już wszystko pomału jest montaż, także ten pokój na gotowo. Tam taka ozdobna listwa plastikowa wjechała. No, tak to wygląda, no widzicie. Akrylkiem jeszcze zrobimy. No stare okna, no widzicie, takie zabudowy to były robione, także... No co, no troszkę teraz wyglądają do ciula, że tak powiem. Żółte futryny od słońca wyblaknięte, teraz z ładną białą ścianą, wiecie jak to wygląda, nie? No, troszkę się wyróżniają, nawet co zrobić. Tutaj była wstawiane okno używane, także inwestor kupił po taniości. No co, no mieszkanie pod sprzedaż przygotowywane, także wiecie, no. Kosztami, nie? Jak wiemy, tutaj stolarz się spisał. Właśnie jemy sobie kolację, jest godzina 17. 18. Taka 18, już 18. Widzicie, jak ten czas szybko leci. Tak wygląda kuchnia. No widzicie, wyspa, nie? Tak to będzie wyglądać. My sobie tutaj jemy. Także widzicie, mniej więcej ona jeszcze będzie ustawiona. Tak to wygląda z tej perspektywy. Widzicie, dosyć ładne meble modułowe do kupienia w markecie. Widzicie, Amiczka wjechała. Także tak to wygląda, stolarz się bawi. Marek jeszcze teraz przywiesi lampeczki. Czekaliśmy, aż po prostu stolarz tutaj zakończy swoje prace. Tak jak mówiliśmy, my na koniec malujemy na drugi raz. Także teraz zabezpieczymy to wszystko, co tutaj jest. Czekaliśmy, aż stolarz widział, oczywiście sufit na dwa razy był, po prostu tutaj te ściany, to co są, że tak powiem, widoczne. No tą ścianę już wczoraj malowałem na ten, także widzicie, no tu nic nie przeszkadza, także zabezpieczyć tylko podłogę jeszcze raz i polecimy z tematem, nie? Także już wykańczamy to mieszkanko. No co, widzicie, no. Tu też graciarnia, tu do wyrzucenia połowa. I resztki materiałów, nie? To co po prostu zostaje, no, jedna paczka podkładu została. Także tutaj leży, no widzicie takie rzeczy. O, mop czeka na koniec, żeby ładnie wychodząc jeszcze przemopować mieszkanie. Zostawiamy czystość po sobie, także widzicie. No, detale, jutro jest przy sobocie, to skończymy to.
Także dzisiaj praktycznie wszystko pozamykamy. Jutro zostaną tylko lampki do powieszenia i drzwi do obsadzenia. I wszystko. I ciao bambino, tak jak to mówią. Także życzcie mi smacznego. Tak. Przysiupnę sobie teraz do jedzenia, także na łączach. Ogarniemy tutaj ten bajzelek, jeszcze coś tam po ten, jeszcze pomontujemy. Nagram wam jeszcze, ponieważ troszkę dowaliłem pi uszu. Także wchodzę, nie, dowaliłem, bo się nagrywałem, idę na łazienkę, bo byliśmy tam oglądać mieszkanie, tą posadzkę, bla bla. Wszedłem na łazienkę, przykleiłem te parę płytek. I kurna z tego rozpędu tak mnie zagadali, że zapomniałem kurna ten, nagrywkę dyknąć, wiedzę. No i szedłem do ciebie i mówiłem, że zapomniałem nagrywkę, dlatego ten. Także oni są na bieżąco, Markowi teraz na szybko przypomniałem, co się stało. Także ogrom pracy, tempo i tak to wygląda, no widzicie, no pomału. Trzeba kończyć. Kartony, gdzie do wyrzucenia, kurna, Marek. Opał na zimę, opał. Idę jeść. Siemanko, szybka aktualizacja. Teraz, że tak powiem, szybciej łapię kamerę. Czuję się winny dzisiejszego dnia, że tak mało nagrałem. Także szybka aktualizacja. Marek zamontował tubki, 5 sztuk. Wiesza teraz lampę ozdobną. Takiego kurna dużego formatu. Także się bawi. Ja pomalowałem w tym czasie ścianę na zielono. Pokręciłem się, podzwoniłem i co jeszcze? Nie wiem. Ziomeczku mój kochany, co jeszcze dzisiaj robiliśmy? Spałeś. I spałem. Tylko że wiesz co do milimetra zrobił. No. Dobra? No. Dokładnie. No. Także pozdrawiamy serdecznie. Prawie pro. Prawie pro jest? No. Marek mówi, że jest prawie pro, dajemy radę. No co tu? No działamy, widzicie, no co, już nie będę albo wyjdę. Pokażę wam bajzelek. To jest opał nasz. Nie no, się śmieję. Balkon pofugowany. Tam w rogu sobie inwestorek tutaj chce to meczek sobie założyć taki. No nie wiem, kurwa, pokażę wam jak to wygląda. To jest taki badziew. Siwy. Taki ozdobny tam. Wiecie. Ala kurna. Jak te słomeczki kiedyś takie stare wieszali na te. Na ściany. Pamiętasz Marek? Te słoma na ścianie. To podobnie wygląda, tylko że teraz. Dywany też wieszali. Nawet wiem, gdzie jeden dywan wisi od 40 lat. Gdzie jeden dywan od 40 lat wisi? Ja też wiem, gdzie on wisi. Pozdrawiamy serdecznie. Także zapraszamy. Do skorzystania z usług. Co tu jeszcze? Dobra, Marek tam montuje. Zamontuję rewizję. O, tak zrobię. Także za chwilę idę po rewizję. Także za chwilę będę kończył. Z wami nagrywkę. Dobra. Rewizja w kuchni się znalazła. Troszkę większa. O. Od czego to jest? Od twojej elektryki, którą robiłeś. No i że pyk, ciutkę większa jest, znaczy się na szerokość jest dobra. Pykę trzeba trochę obciąć. Także obetnę, zamontuję i do usłyszenia za chwilę. Aktualizacja, tak jak mówiłem. Rameczka wstawiona, rewizja jest. Marek dokończył światełka, także lampa wisi. Inwestor kupił minimalnie za duże te żaróweczki, także nie wchodzą nam. Gdzie są te? Dobra, już schował. Za mały otwór, kurna. Za mała dziurka na te żaróweczki. Dobra, taka zwała. Także za chwilę nam pewnie dowiezie inwestor. Już pisaliśmy do niego, że coś jest nie tak. No dowiezie nam, znaczy się jest w sklepie, my już kończymy, jest za 10:20. Także tak wygląda nasz dzień pracy.
Także chyba zimny kapselek Markowi coś, chyba wezmę na chałupę, sobie chłopak wypije. E kurwa, facet, co my też kurwa, czasie, nie Marek? Co? Oczywiście pokazujemy, działa sprawnie. Tak, od dzisiaj działa, ciepła woda jest. Działa? No, Marek? Dzisiaj tu zostajemy, kąpiemy się. Patrz, to jest jedna z niewielkich rzeczy, których nie spierdoliliśmy, patrz. No. Dziękuję, jeszcze działa. Także używamy, jakby co sprawdzamy, nie? Czy dobrze zrobiliśmy, dobra. Taka mała wrzutka dla was. Także po drodze coś jeszcze może dogramy, pośmiejemy się, także... do usłyszyska. No witamy i taka szybka aktualizacja na koniec. 20.17. Wektrze, tak, pokazuje. 20.17. Wracamy sobie. Kończymy ten dzień na dzisiaj, także mam nadzieję, że zdążę to jeszcze dzisiaj zgrać. Przy sobocie sobie tam tylko skoczymy te listwy, dokończyć tą elektrykę, to co mam Marek tam zaczął dzisiaj i w sumie już skończymy. Te lampy, wszystkie to. Ja jutro jeszcze szybką nagrywkę, bo ja jutro idę na łazienkę. Tam wkleić te dwie ściany, które zostały, te dwa kawałki ścian. Ściana drzwiowa i ta ściana z umywalką. Także na poniedziałek zostawiam gebelit i podłogę. Bo tak się z inwestorami umówiłem, że po prostu zabiorę im dostęp do ubikacji na jeden dzień. Lepiej na jeden dzień zabrać niż na od wczoraj do wtorku. Od jutra do wtorku, przepraszam. Tak rozłożyłem te prace, że akurat... Tylko, że tak akurat, no, że na jeden dzień po prostu zabiorę, a tak w dalszym ciągu będą mogli go użytkować w czasie remontu, także... Czekolady się najedzą, tak, to tak, się tak. Zapkają. I paczkę czekolady dodaję do tego, żeby nie do tego manewru z ubikacją. Nie no, świrujemy sobie na wieczór z Mareczkiem, także jesteśmy zmęczeni jak po... maratonie erotycznym, tak. Że tak powiem. A byłeś na takim już? Co? Kurna, ja mam takie cały czas moją. Tylko takie maratony. Chłopie, ja jeszcze jestem młody, kurna. Jeszcze wiele w życiu muszę przeżyć. Takie na wieczór, widzicie, kupawki nas biorą. Także jutro się widzimy. Tak. Trzymajcie za nas kciuki. Jak wstaniemy? Jak staniemy, znów kurna pije piwo, patrzcie, 20.17, Arkadiusz wraca. Ja dziękuję, patrzcie, dwa łyki wziął, o kurna, ten kurna menel, ten menel. Ale jak zawiozę cię pod dom, to się uleje z tego samochodu. Tak, po tym jeden, drzwi się otwierają, a ja wypadam, nie? Jeszcze będę musiał cię poprowadzić pod drzwi. Ja. Także tym akcentem alkoholowo-menelskim kończymy dzisiejszy dzień. Idziemy odpocząć. Trzymajcie się, moi kochani.